Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Szypson. W poprzednim odcinku znaleźliśmy mapę do domu ekipy w Minecraft. Odcinek wam się spodobał, ale dzisiaj, no, niestety coś innego. W każdym razie dajcie mi znać, co myślicie o tamtych filmikach i może poszukam jakiegoś innego też, innego domu, do którego można byłoby, prawda, znaleźć jakąś mapę czy coś. Może tego jest więcej w internecie, jeszcze tego nie szukałem, ale na pewno poszukam. W każdym razie w dzisiejszym odcinku mamy fajnego datapaka, który sprawia, że każdy skok sprawia, że następny skok jest większy. Co oznacza, że po 10 skokach możemy naprawdę bardzo wysoko skakać. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie kolejną łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. A ja, zakładając moje super gamerskie okulary, no zapraszam do odcinka i ktoś zaczął mi kosić, mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Jesteśmy oczywiście w Minecrafcie i słuchajcie, ja nie przedłużając po prostu od razu rozpocznę, że tak to ujmę, rozgrywkę. Z tego powodu, że musimy tutaj być bardzo czujni i wiedzieć, jak to zrobić. Z tego powodu, że nie chcę marnować moich skoków, bo wiem, że każdy skok następny, który dostaniemy, może być zabójczym skokiem, ponieważ im wyżej będziemy skakać, tym naprawdę będziemy dostawać coraz większego skoku, a później no im większy skok, tym większy upadek. Więc jeżeli nie chcemy sobie połamać gir, no to... O kurczę, spadłem już blok niżej, to nie jest dobrze, bo każdy, no nie, każdy blok niżej to jest ryzyko, to jest bardzo duże ryzyko. Trzeba naprawdę oszczędzać sobie te skoki, ponieważ, no jeżeli będziemy tak nieumiejętnie skakać, to możemy naprawdę wiele stracić. Ale dobra, patrzcie, mamy aktualnie, oj, patrzcie, jak nam się idealnie trafiło, to jest przecież jakieś przeznaczenie chyba. Patrzcie, robimy coś takiego i robimy szybko kill, musimy zdobyć po prostu podstawowe narzędzia. No i przede wszystkim myślę, że zdobycie wiadra to będzie, nie, jeszcze żelazo mamy. Nie, to się po prostu nie dzieje, to naprawdę, to ja mam takie szczęście mam w dzisiejszym odcinku. Dobra, dzisiaj się do nas los uśmiecha, naprawdę. Z tego powodu, że potrzebujemy właśnie żelazo do tego, żeby zrobić wiadro. Bo mając wiadro, będziemy mogli upadać z naprawdę niesamowicie dużych wysokości i nie łamać sobie nóg, co jest, myślę, bardzo, bardzo dobre. No i idealnie są trzy. Chodź tu, o nie, dobra, mamy ich trochę więcej. Więc jak już tutaj schodzę, to ogarniemy sobie więcej trochę tego. Ogarnimy też więcej tego kobla, bo skoro już go mamy mieć. Jezu, jeszcze kolejne żelazo znalazłem. Ten odcinek. Jeszcze węgiel mam. No przecież to są jakieś. Dzisiaj jest dobry dzień. Dzisiaj jest dobry dzień, widzowie. I nie mówcie, że nie. Napiszcie w komentarzu dobry dzień. A ja postaram się kilku osobom przypiąć serduszko, ponieważ niestety, ale ostatnio powiedziałem na odcinku, żebyście tam napisali coś w komentarzach. I ja przypnę wam serducho. Tam przy odcinku z TNT to było. I. Rozwalili się system, tam jest po prostu tyle komentarzy, że ja nie jestem w stanie wszystkim dać serducha. Po prostu bym się cały dzień tylko serducha rozdawał. Więc po prostu umówmy się tak. Za każdym razem, jak to mówię, no nie wszystkim dam serducho, ale będę się starał, ok? Będę się starać jak największej ilości osobom dać te serducha. No bo jednak tych komentarzy się pojawia tak dużo wtedy, że ja nie jestem w stanie wszystkim dać serduch. To jest po prostu najzwyczajniej w świecie niemożliwe. Dobra, i teraz ogarnimy. O nie, no dobra, ja nie mogę przestać zbierać tego węgla, bo może być sytuacja taka, gdzie będziemy potrzebować go znowu. No i lepiej już go mieć w całości tyle, ile tego trzeba. Ej, naprawdę, to jest jakieś ogromne złoże w ogóle węgla. Już mam 30 węgla prawie. To jest niesamowite, a tu on się w ogóle nie kończy, mam wrażenie, że on się ciągle powie... Nie, dobra, już mi się chyba nie chce, naprawdę, przysięgam. No, nie wytrzymam zaraz, jak tu się zaraz będą ponad następnymi ścianami kolejne pojawiać, to przecież wyjdę z siebie, stanę obok. Mi się zaraz... Kilo mi się skończy zaraz, a ja nie zdążę węgla wykopać. Co to jest, symulator kopania węgla, czy co? Dobra, weźcie, szybko, tu i koniec, to jest koniec węgla. To jest koniec, dobra, czyli możemy dojść do końca, bo... Oj, patrzcie, idealnie tu jest jeszcze wyjście, no to super. Oj, Jezu, jak dobrze. No i teraz możemy tu podejść, tak? O, dobra, widzicie, już każdy skok jest coraz większy. Coraz większy, z każdym skokiem jesteśmy coraz wyżej, co się źle zapowiada zdecydowanie. I teraz tak, ja muszę sprawdzić jeszcze, czy ja mam difficulty easy na pewno. Dajmy sobie... Poziom trudności nie uległ zmianie, już jest ustawiony na easy. Bardzo dobrze, z tego powodu, że właśnie chcę, żeby moje żarcie schodziło, bo to będzie kolejne wyzwanie, żeby jednak... pilnować się, żeby mieć jednak żarcie jakiekolwiek. Nie chcę marnować teraz tych skoków, więc po prostu ogarnijmy sobie coś, co możemy ogarnąć teraz, więc ja aż na szybko tutaj... O nie, skoczyłem! To był błąd, to nie chciałem tego robić, bardzo przepraszam. No ale trudno, jak widzicie, jeszcze nam nie zadaje to obrażeń skok z tej wysokości, ale nigdy nie wiemy, w którym momencie to się rozpocznie, a widzę, że te skoki bardzo szybko zaczynają się mnożyć, bo teraz już naprawdę chyba jestem w stanie na drzewo wskoczyć, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Ogarnijmy sobie wiadro i uwaga, czy tutaj jest gdzieś woda, jak tu jest gdzieś woda... Nie, to jest niemożliwe, że takiego farta mam w dzisiejszym odcinku. Niesamowite, patrzcie, już jesteśmy bezpieczni w miarę. Dobra, i robimy sobie tutaj tak, bierzemy sobie wiadro, ogarnimy sobie jakieś narzędzia dalej z tego, co możemy... A, znowu skoczyłem! Nie, tak by nie miało być. Dobra, ja się czasami zapominam i
i totalnie niepotrzebnie skaczę. Zróbmy sobie w takim razie, no, myślę, że kilof na początek, albo siekierę zróbmy na początek i ogarnimy sobie więcej drewna, może tak zrobimy najpierw, bo już jakby kilof jakikolwiek mamy, a zaraz nam się to przepali, i tak zrobimy sobie kilof, nieważne, ja już będę mógł pozbierać drewno przynajmniej, żeby mieć cokolwiek. Ogólnie cel na ten odcinek to jest dostać się do Netheru, to jest chyba taki... To jest tradycyjny cel, bo później w Netherze, no to już jest dosyć ciężko, ale póki co, póki nie jesteśmy w Netherze, no to można tutaj naprawdę dobrą rozgrywkę poprowadzić i chciałbym właśnie taki cel sobie dzisiaj obrać, żeby dostać się do Netheru. To by w sumie nie było takie ciężkie, wystarczyłoby pójść do kopalni, znaleźć lawę i teraz jak mamy to wiadro, to chwila, moment, byśmy to zrobili, ale postaramy się znaleźć, jak to się nazywa? Postaramy się znaleźć... Widzowie, zapomniałem, jak się to nazywa. Portal normalnie, który znajduje się normalnie w terenie, więc tak to zrobimy. Dobra, uwaga, co będziemy w stanie z tego zrobić? Ile nam się tego przepali? Przepali nam się wszystko już do końca, czyli przepali nam się, będziemy mieli łącznie 5. Co oznacza, że możemy zrobić sobie jeszcze motykę. Jakbyśmy znaleźli, nie, motykę to lepiej zrobić kamienną. Zrobimy sobie łopatę i nam starczy jeszcze na 3, czyli starczy nam w sumie... Tak, dobrze to liczę? Mamy teraz 4. Czyli tak, czyli możemy zrobić sobie... Dobra, tak zrobimy. Zrobimy łopatę i jeszcze jeden kilof, bo kilofów nigdy za wiele. I uwaga, pum, pum, mamy kilof na zapas, jest pięknie, że tak to ujmę. Dobra, zbieramy te rzeczy i lecimy ogarnąć sobie jakieś żarcie i tak dalej, bo zaraz będzie mi to się wszystko kończyć. Teraz uwaga, no już wysoki skok jest, jeszcze mi nie zadaje to obrażeń, ale zaraz, chwilę, moment, zacznie. Dobra, i ogarnimy sobie świnki, bo akurat mi się trafiły tutaj tak pięknie. Dobra, świetnie, świetnie, kurczę, marnujemy skoki trochę, ale dobra, podskoczmy tu, o kurde, to już zacznie chyba zadawać obrażenia, mi się wydaje. Zeskoczmy na tą świnię, to ją na raz ściągniemy. A, nie udało mi się, no nieważne. W każdym razie musimy znaleźć portal, tak jak powiedziałem. O, nie, jest wioska, ale widzicie, o to mi chodziło z tym wiadrem, żeby właśnie w ten sposób móc to wykorzystywać. Więc po prostu ogarnimy sobie to, ja chcę się teraz dostać, o kurde, zapominam, że ten następny skok jest coraz mocniejszy, ale za każdym razem jak będziemy to wiadro walić w sumie, to o kurde. Dobra, ogarnijmy sobie tak, żeby przejść jak najdalej. Uwaga, zrobię tak. Ogarnijmy sobie tutaj, to dalej doskoczymy. Okej, okay, świetnie. I teraz tak, czy mamy tutaj jakiś portal gdzieś w pobliżu? Nie, chyba nie mamy. Dobra, zróbmy tak. Uwaga. O, wow, prawie zginąłem już. Tak nie mogę robić. To jest niebezpieczne, żartowałem, widzowie, już tak nie robimy, już nie skaczemy, koniec skakania. Dobra, czekajcie, ogarnimy sobie żarcie na szybko, nie ma kowala, widzę. Widzę, że nie ma go niestety, o dobra, tu musimy się tu dostać, uwaga. Lecimy tu i... Dobra, świetnie, tu będziemy mieli jakieś żarcie, mamy, świetnie, że mamy żarcie, akurat jabłuszka jeszcze. Ej, to jest naprawdę, do mnie się uśmiecha los chyba dzisiaj. Dobra, bierzemy, to jemy, normalnie, takie wiecie, rymy. Nieważne. Dobra, przelećmy sobie na drugą stronę. Tam widzę, że są... Au! Nie trafiłem sobie, a raczej można powiedzieć, że trafiłem sobie nie najlepiej. Dobra, i teraz możemy przejść tu. Tu jest skrzynka. Nie, tu jest ten smoker, dobra. Przejdźmy tam, ponieważ tu widzę... O kurde, skoczyłem. Dobra, udało się, jest dobrze. Ogarnijmy sobie te świnie, póki tutaj są. Tutaj kolejna świnia, dobra, świetnie. Dobra, nie, bardzo dobrze, mamy dużo żarcia, teraz tu jest jeszcze jedna świnia, tak, dobrze, pamiętałem, że tutaj gdzieś jest. Mamy świniacze, to jest najważniejsze, jeszcze mamy tam mnóstwo siana, więc... O, proskoczyłem sobie znowu, niedobrze, tak nie powinniśmy robić. Weźmy sobie pochodnie też, to też nam się może przydać. Ogarnimy to, dobra, świetnie, mamy trochę tych pochodni. No i nie zrobiłem sobie motyki, no wiedziałem, że to trzeba zrobić, wiedziałem, że popełniłem błąd, nie robiąc jej. Ale zróbmy sobie kamienną, bo po co robić lepszej, nie ma sensu. Zbieramy to siano, będziemy mieli teraz już przygotowanie, będziemy najlepiej na świecie. I teraz wystarczy tylko znaleźć portal. Ej, to będzie najcięższe, mi się wydaje, bo ta podróż będzie mega długa. Tak podejrzewam. No i kurczę, dobra, zrobimy tak. Robimy zamianę na chleby wszystko. Dobra, świetnie. To nam idealnie starczyło, ja nie mogę, tu wszystko działa na naszą korzyść. Wszystko, widzowie, wszystko jest tak, jak ma być. Dobra, robimy tak. Nie wpadnie to do mnie, dobra, skaczemy tu do góry, wpadniemy do tego. Świetnie. Dobra, uwaga, mamy to i lecimy w poszukiwanie portalu. Jakby nam się... Nie, no to się nie dzieje naprawdę. Ja przysięgam, widzowie, ja nie byłem na tym świecie wcześniej. Ja nie miałem pojęcia, że tu się takie rzeczy będą spawnić. To jest... Jezu, jakiego mam farta niesamowitego. Czy to naprawdę oznacza, że jest 10 minuta i ja już do... Nie, dobra, to widzowie, gramy dalej w takim razie. Staramy się przejść Minecrafta w takim razie. No nie wiem, do śmierci gramy chyba, bo ja nie widzę możliwości, żeby teraz tego przerwać w takiej sytuacji, kiedy nam tak wszystko sprzyja. A kurczę, już widzę, że zaraz nam przestanie sprzyjać. Uhu!
Trzeba sobie zrobić zbroję zaraz, chwilę, moment, bo to jest... Zaraz będę dostawał... O, naprawy mamy na hełmie, jak miło. Dobra, zróbmy tak, jak się robiło te... Te portale, to się robiło jakoś tak. O nie, trzeba podskoczyć, widzowie, trzeba podskoczyć. To się nie uda. To się nie uda, to nie ma praw się, nie ma prawa się udać. Ej, to się, naprawdę to się nie uda. Czekajcie, kurde, bo tu jest teraz problem dosyć spory. Bo ja tu muszę postawić bloka, a ja nie jestem w stanie go tam teraz postawić. Ja muszę zrobić sobie na szybko. Dobra, robimy. Trzeba tak zrobić, widzowie, nie ma innej opcji. Robimy tak. Nie, to jeszcze coś źle postawiłem, nie? Ale dobra, daliśmy radę. Robimy tak. Tak. Tak, tak. Dobrze to zrobiłem? Chyba dobrze. Tu rozlewamy wodę. Nie, no wybitnie, wybitnie. No przecież to... Jezu, klasa sama w sobie. No, nie powiecie, że nie, widzowie. Dobra, widzowie, kończymy ten portal i chyba już wszystko. Chyba już zrobiłem w całości. Dobra, to możemy zabrać tą wodę. Rozlejmy tą wodę gdzieś tutaj, kurczę, sobie w tym miejscu. Bo już nie będziemy raczej... Choć nie, wodę to bardzo potrzebujemy. O kurde, przecież my w Netherze nie ma szans, żeby ja tam przetrwał bez skoku. A jak tak sobie teraz myślę, to jest nie do zrobienia. Przecież ja tam na pewno będę musiał skoczyć, a tam nie mogę rozlać wody nawet. To jest koniec. To jest koniec mojej przygody tutaj w tym Minecrafcie. Nie ma szans, żebym ja tego przeżył. This is the end of the end, kurde, no naprawdę. Dobra, mamy zapalarę. Możemy przejść do tego. Dobra, no to co? No biorę lawę. To jest, nie wiem, czy lawa jakoś amortyzuje. Wiem! Dobra, wiem, co musimy zrobić, widzowie. To się odezwał mój teraz mózg speedrunnera, kurde. Robimy łódkę. Łódka to jest coś, co nam no, w tym momencie musi pomóc. No nie ma szans, żeby to nam nie pomogło. Wiadro z lawą, no też nam się przyda jakoś, mam nadzieję. Dobra, no idziemy do Netheru w takim razie. Było powiedziane, próbujemy przejść Minecrafta. No trudno, mówi się trudno i żyje się dalej. Jest 18:06, za godzinę publikuję ten odcinek. A ja, kurczę, robię sobie speedruna Minecrafta. Normalnie przechodzimy, póki nie zginę. Tak jest cel dzisiejszego odcinka. Dobra, i teraz tak, gdzie się mamy dostać? Uwaga, przechodzimy sobie tutaj. No nie, najgorsze jest to, że jesteśmy zamknięci w jakimś miejscu. To jest przecież najgorsza informacja, jaka mogła zostać podana nam w tym momencie. Musimy się tam dostać. To jest cel teraz dostania się tam. Kurde, jak to zrobić teraz? Ja nie mogę, dobra. Czekajcie, musimy zrobić inaczej. Musimy zrobić tak. Musimy przejść tu. Przechodzimy tędy. Musimy postawić tutaj tu dirta. Postawić tu schodka. Dobra, jesteśmy tu. Postawić tu schodka. Przejść tutaj. No dobra, trudno, musimy zacząć skakać. O kurde, a tu tyle skoków wykonamy, że ja boję się pomyśleć jak... O nie, to jest tragedia. Nie, zaraz zginę, to ja czuję, że to zaraz jest koniec mój. Nie, jeszcze to jest ślepa jakiś ślepy zaułek, powiedzcie, że tutaj to do nikogo... No nie, oczywiście, kurde. Ej, najgorzej, bo ja teraz nie mam jak się stąd wydostać, to jest koniec jak dla mnie. Nie wiem, co ja miałbym innego zrobić. To jest przesrane, właśnie zmarnowałem tyle skoków, że to się w głowie nie mieści. Ja nawet nie wiem, gdzie mam pójść teraz, żeby się stąd wydostać. Najgorsze miejsce nam się zrobiło. No dobra, no nie wiem, czekajcie, robimy tak w takim razie. Zeskoczmy tutaj na dół. Zeskoczmy tu, o, jak najdalej, dobra, udało się. Robimy coś takiego. No i teraz, o kurde. Co? Nie zginąłem tutaj? Okej. Ej, dobra, to są jeszcze wysokości, z których nie dostaję obrażenia. Nie dostaję obrażeń, ej, to jest dobra informacja. Tylko to jest zamknięte, nie mam jak się stąd wydostać. Ej, no co jest grane? Nie mam jak tego zrobić, to jest niemożliwe. Nie, no widzowie, i co teraz? Teraz nic, czeka mnie niestety chyba śmierć tu w tym Minecrafcie. Dobra, przejdźmy tędy, może tu koło tego portalu. Ja już boję się powiedzieć, jaki mamy ogromny ten skok, naprawdę. On już jest naprawdę przepotężny. Dobra, tu jest jeszcze w drugą stronę jakieś pójście, może tędy się uda nam wydostać. Ale ten skok już mamy taki, że ja na pewno... nie, to jest koniec już. To jest niemożliwe, żebym ja to... Dobra, postarajmy się to stąd wydostać po prostu i tyle. Robię cięcie, jak się dostanę gdzieś, to wrócę. Dobra, widzowie, mamy to. Dokopałem się. Kopałem się tam jest do góry tunel i ciągle się przekopywałem od tamtego miejsca. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać jakoś, ale... O kurde, marnuję skoki w tym momencie niepotrzebnie. Ale dobra, dostaliśmy się do jakiegoś miejsca. No trochę to mi zajęło, ale mam, jak widzicie, pół kilowa mi się zniszczyło. No ale dostaliśmy się gdzieś. O kurde. Dobra, tutaj mogę przeskoczyć jeszcze. Teraz gdzie tu się dostać? O kurde, jak tu przejść tego Minecrafta? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe do przejścia w tym momencie. Dobra, robimy, kurde... Nie wiem, co robimy. Zeskakujemy normalnie w ten sposób chyba. Zostańmy się gdziekolwiek. Tu jest... O kurde, krowa. Znaczy krowa, świnia. Ja nie mogę. O! Przeżyłem to. Jakim cudem ja spadłem z takiej wysokości i mi się nic nie stało? Ej, w Netherze może to nie działa. Ej, co jest grane? Kurde, dobra, czekajcie, przeskakuję. O kurde! O nie! Nie, dobra, to jest koniec. Nie.
Jak zwaliłem, mogłem popatrzeć i ja, nie, to dobra, to była totalnie porażka największa, no ale trudno, w każdym razie odcinek jest, coś tam spróbowaliśmy zrobić, poskakaliśmy, no niestety nie udało mi się tego przejść tak jak chciałem w sumie przejść tego Minecrafta, mamy materiału z 16 minut, pewnie z tego wytnę trochę, bo trochę tego kopałem, no ale nieważne, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, pozdro!